dla nas to nie była zaskakująca decyzja pana posła Pisalskiego. Pan poseł Pisalski z Bartoszem Marukowiczem tworzyli swoisty polityczny związek partnerski. Przyjaźnili się bardzo blisko ze sobą, razem bardzo blisko współpracowali. Dla nas to było oczywiste i naturalne, że pan poseł Pisalski wspólnie z Bartoszem Marukowiczem opuści klub SLD. Wspólnie do niego wstępowali, wspólnie opuszczają. Przypomnę tylko, że pan poseł Pisalski jest członkiem Unii Pracy. I to jest bardziej strata, wydaje nam się, dla Unii Pracy niż dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A takich związków partnerskich jest więcej w SLD? Nie spodziewamy się żadnych odejść. Nikt z SLD, nikt z członków SLD, polityków SLD w ostatnich dniach nie odszedł. Wszyscy ważni politycy SLD znaczący zadeklarowali, że pozostają w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ta sytuacja nas bardziej skonsolidowała, zjednoczyła. Jeżeli już, to klub poselski opuściły te dwie osoby, które nie były związane z SLD, nie były członkami SLD, były związane z Unią Pracy. Także myślę, że też takie show transferowe się kończy, że to wielkie show, jaki wyprodukowała Platforma Obywatelska, a porównywane do X-Faktory albo do Bitwy na Głosy, już się trochę kończy, bo i zainteresowanie tym show się kończy, a i aktorów również do tego show brakuje coraz bardziej.